Wszystko będzie dobrze, tylko jak mogłabym nie płakać, skoro moja przyjaciółka mnie już nie chce? Wszystko będzie dobrze, tylko spróbuj ją jeszcze raz przeprosić. I następnym razem nie rób takich rzeczy. I o wszystko ją pytaj. Jak się Luna zachowuje? Ona znalazła sobie inną przyjaciółkę? Widziałem, jak pobiegła do toalety. Po tym, jak Tiffany z nią rozmawiała, pewnie powiedziała jej wtedy, że ty pojechałaś do Paryża na zakupy. No i wtedy zapłakana pobiegła do toalety. I tam poszła taka spanielka. Taka... oj, taka jedna. Bella. Tak, właśnie. I ona za nią pobiegła i później wyszły razem z toalety i zgadały ze sobą razem z Nancy i w ogóle... Ona mnie już nie potrzebuje. Ma inne koleżanki. Skoro taka jest dla ciebie, ty bądź taka dla niej. Bądź z nami w paczce. Nie rozumiesz, że ona to robi dlatego, że to wszystko moja wina? Wiem. Pójdę jutro do szkoły i ją przeproszę. Może da się jeszcze to uratować. Hejka, Luna. Hejka, Luna. To jak? Idziemy już zobaczyć, co jest tym ciemnięciem? Dziewczyny, może na następnej przerwie. Teraz jest chemia, a słyszałam, że baba zrobi nam kartkówkę. To faktycznie może lepiej teraz powtórzyć. To chodźmy powtórzyć materiał pod salę, a na następnej przerwie idziemy do cichego wielbiciela. Okej. Vanessa? I jak było na zakupach? Na jakich zakupach? Nie byłam na żadnych zakupach. Tiffany to wszystkim wcisnęła w szkole. Ja byłam wczoraj cały dzień w domu. Może to potwierdzić moja mama. Luna, czy możemy porozmawiać na osobności? Dobrze, ale tylko chwilę, bo się śpieszę, okej? Luna, ja chciałam ciebie przeprosić. Nie powinnam iść na tamtą imprezę. I zwłaszcza do Tiffany. Przepraszam. Vanessa, to co już było, już nigdy nie wróci, wiesz? I z naszą przyjaźnią już był dawno koniec. Co? Luna! Już tyle razy się na tobie zawiodłam, że po prostu już nie ma dla nas szans. Ale Luna, proszę cię, nie niszczmy tego, co było. Przecież my się przyjaźnimy od zawsze. Vanessa, już ja mam inne koleżanki i ty też. Czego chciała? Nic, czy nadal będziemy przyjaciółkami. No, odpowiedziała mi, że nie, bo już tyle mi przykrości sprawiła, że naprawdę mam jej dość. Chyba dobrze zrobiłaś, ale teraz już chodźmy pod tą chemię, bo się jeszcze spóźnimy. Więc pamiętaj, jutro o 17:00. Okej, możesz na mnie liczyć, będę na pewno. No, a tak w ogóle to dzisiaj masz jakieś plany? Dobra, nieważne. Zobaczymy jakieś nowe ogłoszenie. Koncert charytatywny w naszej szkole. Każdy może wystąpić. Zapisy u pani od muzyki. Zak, to twoja szansa! Niby na co? Żebyś wreszcie pokazał wszystkim, jaki masz duży talent. Weź, przestań, Jenny. Mówiłam ci przecież. Bardzo denerwuję się, kiedy mam przed kimś wystąpić. A ja cię mówiłam w mój sposób. Ale to mi nic nie da. Ja się za bardzo denerwuję takimi rzeczami. Oj, błagam! Niech wszyscy zobaczą, jak grasz na gitarze. Zastanowię się jeszcze, ale... Oj, musimy iść na lekcję. Chemia teraz. Dzień dobry. Dzisiaj wykonamy sobie doświadczenie spalania magnezu. Już się nie mogę doczekać pójścia do tego cichego wielbiciela. Nancy, nie podniecaj się tak, a jeśli on wcale nie będzie taki ładny? Nic z tego, przynajmniej, no, to chłopak pierwszy. Oj tam. Spalaniem, ponieważ podczas przeprowadzania tej reakcji zachodzi wydzielenie... Przepraszam. Ciepła. Tak?
Proszę pani, czy mogę pójść do toalety? Dobrze, ale szybko. Dziękuję. Jest to reakcja egzoenergetyczna. I to już koniec naszego doświadczenia. Teraz proszę wyciągnijcie jakieś kartki, żeby zapisać to, co wam powiem. Reakcja magnezu z tlenem, czyli synteza tlenku magnezu, ma następujący zapis. 2Mg plus O2 to jest 2MgO. Dobrze, a teraz zróbcie zadanie ze strony czwartej, zadanie piąte, szóste i siódme. Oczywiście wykorzystując tablicę Mendelejewa, którą mamy tutaj na ścianie. Albo używajcie swoich własnych układów okresowych, jeśli macie je ze sobą. Nienawidzę chemii. Też za nią nie przypadam, ale co tam. Dobrze, to koniec na dziś. Możecie już wyjść. To co, teraz idziemy zobaczyć monitoringu, tak? No to chodźmy. Merci, zobacz, jest nowa karteczka. No i co napisał? Nancy, bardzo mi się podobasz. Ale boję się, że chcesz odkryć, kim jestem. Może nie powinnyśmy tego robić. No cóż, nieważne, chodźmy i tak zobaczyć monitoringu. Może lepiej schowaj tą karteczkę. Proszę wejść. Słucham, dziewczynki. My chciałobyśmy panią prosić, czy możemy zobaczyć nagranie z monitoringu szkolnego? A czy coś się stało? Nie, w sumie nic. Tylko, no, bardzo panią prosimy, czy możemy zobaczyć? Nie powinnam, ale zaraz wam przyniosę płytę. A z jakiego dnia chcecie zobaczyć? Wydaje mi się, że nawet z dzisiaj, no bo przecież dzisiaj też dostałaś liścik. Z dzisiaj? No dobrze. Teraz poczekajcie tutaj, zaraz wam włączę. No, to Eni? A nie, on idzie do toalety. No to może przyspieszmy teraz trochę. Nic ciekawego. Zatrzymaj! Gdzieś tylko ja idę do toalety. To dlaczego zbliżasz się do mojej szafki i przyklejasz ten list? Nancy, to nie tak. No bo...